Zdaje się, że saga problemów finansowych spółki Janusza Palikota, manufaktura piwa, wódki i wina dobiega końca, więc w dzisiejszym nagraniu będę mówił o tym, jak powinno teoretycznie zakończyć się postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone właśnie wobec dłużnika będącego spółką Janusza Palikota. W jednym z moich ostatnich, e, ostatnich nagrań wskazywałem Państwu, iż Janusz Palikot, e, no, zarządzający spółką Manufaktura, Manufaktura Piwa, Wódki i Wina, e, w związku z powstałym zadłużeniem, szczął postępowanie o zatwierdzenie układu. E, oczywiście to postępowanie służy temu, aby dojść do porozumienia z wierzycielami, aby zawrzeć z nimi układ i następnie móc na nowych zasadach regulować e, powstałe dotychczas e, zadłużenie. Celem przypomnienia dodam również, że postępowanie zostało zasadniczo uruchomione w dniu 4 sierpnia. Wtedy też doszło do, doszło do publikacji owieszczenia o wyznaczeniu dnia układowego w niniejszym postępowaniu. No a co za tym idzie, zasadniczo dłużnik ma 3 miesiące na to, od tej licząc od tej daty, na ewentualne złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu, jeżeli wcześniej ten układ zostaje przyjęty przez nadzorcę układu. Co za tym idzie, no, ten termin do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu Januszowi Palikotowi i, i, i pozostałym członkom zarządu spółki mija do, dokładnie 4 listopada 2023 roku. Chciałbym się w dzisiejszym nagraniu skupić nad tym, co Janusz Palikot zaproponował swoim wierzycielom, a więc no, mówiąc prosto, jak chciałby zaspokoić tych wierzycieli, którzy posiadają wymagalne zobowiązania pieniężne względem, względem spółki Janusza Palikota. Zasadniczo w toku postępowań rekrutacyjnych możemy sobie dzielić wierzycieli według tak zwanych kategorii interesów. Te kategorie interesów no, polegają na tym, że wyszczególniamy sobie poszczególne grupy wierzycieli i te grupy najczęściej sprowadzają się do jakichś wspólnych mianowników, więc bardzo często tworzy się grupę odrębną dla na przykład wierzycieli publiczno-prawnych, tworzy się inną grupę dla wierzycieli zabezpieczonych na przykład poprzez hipotekę na nieruchomościach dłużnika, no i też bardzo często tworzy się odrębne grupy dla różnych wierzycieli w zależności od wysokości i zobowiązania. Co istotne, każda z tych grup może mieć różnorakie, może mieć przedstawione różnorakie y, propozycje układowe. Więc na przykład dla wierzycieli, którzy mają niższe wysokości wierzytelności względem dłużnika, te propozycje mogą przewidywać kró, krótszy okres spłaty, a dla tych załóżmy większych, y, no, dłuższy. Więc Janusz Palikot razem z nadzorcą układu. Może nie, może, nie, może nie Janusz Palikot, a w zasadzie cała spółka, która jest w trakcie postępowania, razem z nadzorcą układu, podzielili swoich wierzycieli na pięć grup. Na pięć grup. Grupa numer jeden to są wierzyciele, wierzyciele publiczno-prawni, i w obrębie tej grupy zostało zaproponowane tym wierzycielom, aby doszło do spłaty całości zadłużenia, które ci wierzyciele względem spółki mają. I uwzględnić tutaj należy również należność główną, a także wszelakie należności uboczne. Tymi należnościami ubocznymi na pewno będą odsetki, mogą być jakieś ewentualne koszty odzyskiwania tych, tychże wierzytelności względem spółki palikota. Oprócz rozłożenia na pięcioletni okres spłaty tych, tychże zobowiązań, Janusz Palikot z, ze swoją spółką zaproponował również karencję w spłatach wynoszącą 9 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Karencja to oczywiście nic innego jak dany okres czasu bez jakichkolwiek spłat na rzecz, na rzecz wierzycieli. Jeżeli chodzi o grupę drugą, grupa druga to są wierzyciele prywatni o wierzytelności nie kwoty 25 900 zł. No i tutaj już mamy proponowane przez spółkę Janusza Palikota redukcje. Otóż spółka deklaruje spłatę w należności głównej w wysokości 100%, oczywiście rozkładając na 5 okres spłaty, natomiast domaga się umorzenia w całości ewentualnych właśnie kosztów ubocznych, czyli tak jak wspomniałem, odsetek, bądź też kosztów sądowych, czy też kosztów egzekucyjnych. Karencja w tym przypadku, w przypadku tychże wierzycieli, ma wynosić nie 9 jak w przypadku wierzycieli publiczno-prawnych, a 12 miesięcy. Również te 12 miesięcy jest liczone od dnia. Od miesiąca, w którym dochodzi do upromocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa numer 3 to wierzyciele prywatni, nie należący do, do poprzednich grup o wierzytelności nieprzekrac przekraczającej kwoty pół miliona złotych. No, i tutaj już się zaczynają jeszcze większe schody, ponieważ spółka proponuje spłatę należności głównej w wysokości 30%. Ta spłata ma być rozłożona na okres 5 lat. Natomiast pozostała część należności głównej, czyli w tym przypadku 70%, ma być konwertowane na akcje spółki. Jeżeli chodzi o konwersję na akcje bądź udziały w dłużnika w wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, to jest to tak naprawdę jedna z bardzo częstych praktyk, jeżeli do czynienia mamy właśnie z podmiotami takimi jak np. spółka ZO, czy też spółka, spółka akcyjna. Z punktu widzenia wierzyciela, jeżeli on się godzi na konwersję swojej wierzytelności na, w tym przypadku na akcje, no to oczywiście potem może czerpać ewentualne dywidendy, jeżeli spółka takowe by wypracowała, bądź też te akcje może chcieć później sprzedać. W tej grupie wierzycieli również zostało zaproponowane umorzenie 100%, na 100 kosztów ubocznych, a sama karencja również przewiduje rozpoczęcie spłat dopiero po 12 miesiącach. Mamy grupę czwartą, w której również mieszczą się wierzyciele prywatni którzy mają wierzytelności względem spółki na kwotę wyższą niż 500 tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku grupy, grupy, grupy trzeciej, tutaj również dochodzi do spłaty 30% należności głównej w okresie 5 lat, pozostałe 70% należności jest konwertowane na, na akcje, także dochodzi do 100% umorzenia kosztów ubocznych, no a karencja również opiewa na okres 12 miesięcy. Grupą ostatnią to są wierzyciele prywatni, powiązani z dłużnikiem, czyli tutaj bardzo często mamy do czynienia z osobami, które oprócz tego, że są czy to w zarządach spółek i mają też wierzytelności względem danej spółki, no to przy okazji również mogą pełnić funkcje np. udziałowców bądź akcjonariuszy. W tym przypadku miałoby dojść do konwersji 100% należności głównej na akcje spółki, natomiast umorzenie kosztów ubocznych opiewałoby na opiewałoby na na 100%. Jako, że postępowanie o zatwierdzeniu układu względem spółki Janusza Palikota dobiega tak naprawdę końca, więc w najbliższych dniach powinniśmy się dowiedzieć, jaki był efekt tego postępowania. Z doniesień medialnych możemy wywnioskować, że sam Janusz Palikot no, wypowiada się na temat całej procedury i efektu końcowego w bardzo, pozytyw w bardzo pozytywnym tonie, aczkolwiek zaznacza, że na krótki okres czasu przed upływem terminu do oddania głosów wciąż były braki, jeżeli chodzi o większość o większość kapitałową. W przypadku restrukturyzacji należy pamiętać o tym, że układ jest przyjęty wtedy, kiedy mamy zachowane dwie większości. Większość numer jeden to jest właśnie większość kapitałowa, a z drugiej strony mamy również większość osobową. Więc Janusz Palikot, tak jak wskazywałem, deklaruje, że ten układ z pewnością będzie przyjęty. W nieco innym tonie wypowiadają się inwestorzy, którzy mają obawy co do, co do rzeczywistego zatwierdzenia układu, a wcześniej nawet jego przyjęcia przez nadzorcę. Więc na finalny efekt myślę, że musimy jeszcze chwilę, chwilę poczekać i o tych efektach na pewno będę Państwa informował w kolejnych nagraniach. Także zachęcam do śledzenia kanału i oczywiście subskrybowania.